Cześć, dzień dobry. Z tej strony Anna Harężlak, a Ty słuchasz podcastu Nareszcie na swoim. Dzisiaj razem z moją gościnią poruszymy bardzo, bardzo ważny temat, który dotyczy całkiem sporej grupy osób. Jeśli jesteś doceniana przez szefa, swoich współpracowników, kolegów i koleżanki z pracy, a mimo to wydaje Ci się, uważasz, że jednak te kompetencje, które posiadasz, są niewystarczające, wątpisz w swoją wiedzę, w to, co wiesz, uważasz, że nie zasługujesz na te wszystkie pochwały, to być może zmagasz się z syndromem oszusta. Jak przeczytałam w charakterach, osoby, które doświadczają syndromu oszusta, wierzą, że nie są warte odnoszonych sukcesów, bo brakuje im wiedzy, kompetencji, zdolności. Fałszywie też oceniają swoje emocje, bowiem traktują je jako dowód na własne rzekome braki. Skąd się bierze syndrom oszusta? Jak sobie z nim radzić i do czego może doprowadzić taki długotrwały stan? O tym porozmawiam z moją gościnią, psycholożką Katarzyną Bończewską. Zapraszam serdecznie. Cześć Kasiu. Cześć, dzień dobry Aniu. W ogóle powiedz, czy wolisz Kasiu czy Katarzyno? A jej zdecydowanie Kasiu. Dobrze, no to niech będzie Kasia. Ostatnio tak się zastanawiałam nad tym swoim życiem w korpo, już kilkuletnim. Nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, czy też masz takie obserwacje, że tak sobie żyjemy i tak pracujemy i tak dążymy cały czas do czegoś więcej, więcej i chcemy się piąć po tych szczeblach, tej drabiny sukcesu. I czy jest tak, że w dzisiejszym świecie nie ma miejsca na to, żeby być takim przeciętniakiem, że jesteśmy nakierowani na sukces i musimy być jacyś fantastyczni, więcej, dłużej pracować, więcej pracować, bardziej. Nie wiem, co ty sądzisz? Po pierwsze myślę sobie, że a właściwie nawet to obserwuję, że to jest bardzo uzależnione od pokolenia, z którego jesteśmy. To takie najmłodsze pokolenie, oni oczywiście bardzo nie chcą być przeciętnymi, ale nie mają takiej presji bycia najlepszymi, takimi za wszelką cenę. Natomiast te starsze pokolenia, milenialsów i wyżej, faktycznie wśród nas jest ta presja, tak? Właśnie tak jak powiedziałaś, żeby nie być przeciętnym, żeby odnieść sukces. I sukces rozumiany jako sukces finansowy, ale też takiego wyróżnienia się. No i to właśnie trochę prowadzi do takiego perfekcjonizmu, bo wiecznie nie jesteśmy wystarczający dla siebie samych. O ten perfekcjonizm jeszcze za chwilę zapytam, ale ja jeszcze mam taką jedną obserwację. I czy to z pracy, czy to z życia takiego prywatnego. Ja robię zdjęcia po pracy zupełnie hobbystycznie. Gdzieś tam sobie latam dronem, robię zdjęcia. Ośmieliłam się kilka razy pochwalić na jakichś tam grupach dronowych tymi swoimi zdjęciami i tam też zaczęłam oglądać, co inni twórcy dodają. Jak strasznie mnie denerwuje takie coś, że wiesz, ktoś dodaje jakieś super naprawdę zdjęcie, naprawdę jest świetne i podpisane a takie tam z dronem. Kurde, wiesz, widać, że naprawdę człowiek ma oko, jeszcze świetnie sobie radzi z obróbką tego zdjęcia i takie tam, ale wiesz, te lajki się sypią i widać, że to nie jest dla niego takie tam. Dlaczego tak robimy? To bardzo często się pojawia coś takiego, że takie tam zrobiłam, takie tam napisałam, takie tam uszyłam. Czemu? W dużej mierze tak z mojej pracy z klientami wynika to z takich pseudo często zasad przekazywanych przez rodziców. Tak, taką właśnie zasadą, o której mówisz, z której korzystają te osoby, to jest to, że trzeba być skromnym. Tak, albo przekonanie, że ludzie polubią mnie wyłącznie wtedy, jak właśnie będę skromna. Czyli takie działanie razem z tą zasadą, która właśnie jest pseudo zasadą, bo nie do końca tak to działa. Takim alternatywną, bardzo zdrowym do tego podejściem jest na przykład, że warto znać swoją wartość. Albo
że wiem, w czym jestem dobra, a w czym nie. Mhm. Tak, natomiast no właśnie, to ta potrzeba bycia skromnym potem się objawia w takich właśnie gdzieś notatkach i umniejszaniu swoim kompetencjom. A wiesz, ja chętnie jeszcze pociągnę ten wątek, bo akurat ja zawsze byłam taką osobą, że to moje poczucie wartości było gdzieś tak bardzo, bardzo nisko i to faktycznie gdzieś tam wynikało z tego, co wyniosłam z domu. Natomiast z tego domu się bardzo szybko wyprowadziłam, znalazłam fajną pracę, zaczęłam sama tak jakby układać sobie to życie po swojemu i odcięłam się od tych różnych toksycznych takich relacji i więzi. I w momencie, kiedy naprawdę zdobyłam masę świetnych kompetencji, nauczyłam się dużo rzeczy, byłam na rozmowie rekrutacyjnej. No i po prostu, wiesz, no rozmowa rekrutacyjna to generalnie musisz się jak najlepiej, w cudzysłowie, nienawidzę tego, sprzedać, tak? Zareklamować, może zareklamować jest lepiej. Tam cię rekruter pyta, jakie fajne projekty, co pani potrafi i tak dalej, i tak dalej. No sama pewnie wiesz. I potem ja dostałam tą pracę, z tym rekruterem tam się zakolegowaliśmy i on mi powiedział, wyobraź sobie, że on by mi tej roboty nie dał, gdyby nie tam druga osoba, z którą ta rozmowa była, bo on uważał, że ja się za bardzo przechwalam. O! I to był dla mnie taki straszny cios po prostu w serce, bo mówię, kurczę, no wiesz, nie udawałam też jakiejś alfy i omegi, no bo też nie przeginam w drugą stronę. I czy to też może wynikać z tego, że właśnie ten rekruter był też tak, wiesz, masz być skromny i to jest fajne, a nie tam przechwałki, to jeszcze, wiesz, był facet, nie, ja dziewczyna. Bardzo możliwe, bardzo prawdopodobne, bo to przekonanie należy być skromnym jest bardzo popularne w ogóle w Polsce, tak? Na tle różnych krajów, to my tą skromność jako taką cnotę cenimy i oczywiście nie ma co iść z skrajności w skrajność, że albo jest się bardzo skromnym, albo jest się zarozumiałym, tak? No jest dużo pomiędzy, są te szarości. Natomiast jesteśmy czasami, jeżeli ktoś jest pewny siebie, to jest tak odbierane z dystansem, tak? Jakby łatwiej nam jest wręcz zaopiekować się osobą niepewną, bardzo skromną, tak? Wtedy czujemy taką swoją siłę. Natomiast no, biorąc pod uwagę, nie wiem, no, środowisko firmowe, to jednak korzystniej, tak czysto biznesowo jest współpracować z osobami, które znają swoją wartość, które wiedzą, co potrafią. Chciałabym Cię teraz zapytać o ten perfekcjonizm i znowu tutaj mam swoją teorię, a Ty albo powiesz, że bardzo jestem bliska prawdy, albo obalisz to. Spotykam się ostatnio też z różnymi twórcami albo osobami, które chciałyby coś robić w internecie, na przykład nagrywać swoje podcasty albo robić tam jakieś TikToki albo, nie wiem, jakieś swoje kanały na YouTubie, opowiadać o swoich hobby. Natomiast cały czas mi mówią, to jest właściwie taki szablon, nie? Tak jakby się wszyscy znali, że no, ja muszę jeszcze się czegoś tam nauczyć, do perfekcji opanować ten program, a ja najpierw sobie rozpiszę 30 tam, nie wiem, odcinków tego podcastu i wtedy dopiero będę mógł ruszyć, czy tam mogła ruszyć. I czy to jest właśnie ten perfekcjonizm, że on nas tak trochę jednak hamuje, bo chcemy tak super idealnie wszystko zrobić, a nie ruszamy jednak. Wiesz co, myślę sobie, że trochę tak i trochę nie. Bo z jednej strony to, że nie ruszamy, wynika często z lęku. I albo przed oceną, albo przed porażką, albo przed wieloma tysiącami różnych czynników. Czyli tak jak często jest nam, nie wiem, w coachingu, czy w ogóle jest nam mówione, żeby wyobrazić sobie cel, skupić się na celu i do tego celu dążyć. No i wtedy, jeżeli osoba jest bardzo lękowa, to ten cel wydaje się, no, Mount Everest. A więc żeby w ogóle zacząć, jest bardzo, bardzo ciężko. Na zasadzie jak jedziemy w nocy gdzieś do innego miasta, do domu, to no, nie skupiamy się na celu, nie widzimy tego domu. Skupiamy się na kilku metrach oświetlonych przez samochód przed nami. I jednak docieramy.
Czyli czasami wystarczy ten jeden krok, pierwszy, tak? W tworzeniu, nie wiem, TikToka, wypisanie sobie trzech pomysłów na to nagranie w podcaście, wyobrażenie sobie albo zaproszenie dwóch innych, nie wiem, osób, które by mogły z nami ten podcast poprowadzić, jakichś gości. Czyli nie zawsze ten cel, a warto jeden krok. I mówisz też o tym drugim aspekcie perfekcjonizmu, czyli takim poczuciu, że będę skuteczny albo będę wystarczająca w momencie, jak to będzie właśnie idealne, perfekcyjne. No a trudno cokolwiek ruszyć i tak czekać i czekać nieskończoność, aż będzie się, tak jak powiedziałaś, idealnie gotowym. I to tak w kontekście twoim. Czy ty zaczęłaś nagrywać pierwszy podcast, czy tworzyć stronę w momencie, jak byłaś idealnie, perfekcyjnie przygotowana? Nie, chociaż też długo się do tego zabierałam. Miałam też taką, wiesz, myśl, że kurczę, jeszcze nie wszystko potrafię. Ale wiesz, stwierdziłam, że jak nie teraz, to kiedy, tak? Robimy, tak? Będę ulepszać z odcinka na odcinek, tak? Z artykułu na artykuł. Dokładnie, super. No właśnie, czyli podjęłaś się tego pierwszego kroku, wiedząc, że z drogą dojdziesz, tak? Do tego właśnie perfekcyjnego odcinka czy artykułu. A powiedz mi, jeżeli są takie osoby, które właśnie chcą wszystko robić perfekcyjnie i nie wiem, czasami wysłanie maila do zarządu, do szefa jest paraliżujące, bo jeszcze poprawiają każdy przecinek, każdą kropkę, to czy to może właśnie doprowadzić nas do tego syndromu oszusta? Do takiego poczucia? Czy to są dwie różne rzeczy? No i znowu niestety przepraszam, ale i tak i nie. Super. Bo to ulubiona odpowiedź wszystkich psychologów, to zależy. Bo to faktycznie zależy od tego, z czego wynika to sprawdzenie każdej kropki. Aha. Perfekcjonizm jest często rozumiany jako takie osoby, które jak, nie wiem, Syzyf, tak? Dążą do osiągnięcia celu, ale wiecznie nieskutecznie. Tak? Czyli to jest syzyfowa praca. One codziennie rano wstają z tym wciąganiem kamienia, przeświadczeniem, że jeszcze dostaną, nie wiem, jeden awans, że jeszcze dokończą jeden projekt i wtedy ktoś X, bo nie wiadomo nigdy kto, w końcu ich pochwali, nagrodzi i sprawi, że są idealne. No i tak codziennie, no bo codziennie ten głaz i tą pracę zaczyna się od nowa. Natomiast ludzie katastrofizują, wyobrażają sobie sytuację, że jak nie postawią dobrze tej kropki, to szef przyjdzie i na nich nakrzyczy. I powie, że są beznadziejni, do niczego ich zwolni. Czyli, że odkryje ten szef, że oni nie są wystarczający. Rozumiem. Jakiś czas temu byłam na takim webinarze właśnie dotyczącym syndromu oszusta i byłam zdumiona, jak dziewczyny głównie pisały, to o mnie, to ja, wszystko się zgadza. Mówię, kurczę, no niesamowite, no wiadomo, no jesteśmy na webinarze dotyczącym syndromu oszusta, więc gdzieś ten temat kogoś interesuje, ale kurczę, no właściwie, wiesz, te komentarze lawinowo się tam sypały. Z czego ten syndrom właściwie wynika? Źródeł może być bardzo, bardzo dużo. I trochę tak jak zaczęłyśmy naszą rozmowę, może wynikać, nie wiem, ze sposobu wychowania, przekazywania tych zasad, nabytych jakichś przekonań w całej swojej, nie wiem, młodości, dojrzewaniu, przez relacje obniżające pewność siebie, obecną sytuację życiową, mobbing w miejscu pracy, aż do nieleczonej depresji czy jakichś zaburzeń lękowych. Na pewno też ten perfekcjonizm się do tego zdecydowanie przyczynia, tak, no bo to jest ta próba bycia wystarczającym i otrzymania tej pochwały za swoje osiągnięcia i kompetencje. I łącząc to wszystko z nieznajomością własnej wartości, niską samooceną, no to prowadzi to wprost do lęku, że zostaniemy odkryci i odrzuceni. A tak, żeby jeszcze dobrze zrozumieć tę sytuację, ten stan, czy to jest tak, że załóżmy case, ktoś zaprasza mnie na konferencję. Konferencja dotyczy, nie wiem, komunikacji wewnętrznej, czyli tym, czym się na co dzień zajmuję w pracy. Jeżeli ja na przykład, nie, hipotetycznie mam, doskwiera mi gdzieś tam ten syndrom oszusta, to czy ja na tą konferencję
w ogóle nie pójdę, nie zgodzę się, czy pójdę, zrobię show, będzie świetnie, będą brawa na stojąco, ale wrócę do domu i powiem sobie, Boże, jaka jestem beznadziejna, w ogóle się do tego nie nadaję. Dużo bliżej do tej drugiej osoby, do tej drugiej jakby możliwości, natomiast no to też zależy od nasilenia. Ten syndrom oszusta może wywołać właściwie jedno i drugie. Może spowodować zupełnie atak paniki i zamrożenie w trakcie całej konferencji. Czyli on jakby w syndromie oszusta i też w sposobie, w którym ja pracuję z moimi klientami, jakby obserwujemy głównie myśli, czyli te przekonania, które towarzyszą wtedy. Czyli to może być zarówno umniejszanie, tak? Przed, po, w trakcie, że nie jestem mądra, nie jestem zdolna, nie jestem kreatywna, nie powinno mnie tu być. Ale z drugiej strony też ten lęk przed tym, że ktoś mnie zdemaskuje. Czyli co jeśli ktoś się zorientuje, że ja jestem beznadziejna albo że nic nie wiem? Co jeżeli zobaczą wszyscy, że nie powinnam wcale tu być, że nie mam wiedzy? Aha, czyli taki lęk przed tym, że ktoś z widowni się na przykład wstanie, podniesie rękę i powie, pani gada głupoty. Dokładnie tak, dokładnie tak. I u kobiet częściej wiąże się on z wycofaniem i zaniechaniem właśnie pewnych działań, z tego strachu. Natomiast mężczyźni znacznie częściej, u nich to częściej wywołuje chęć rywalizacji z innymi, czyli sprawdzenia się, udowodnienia sobie, że jednak jest czymś dobry, coś wart. No właśnie, a propos mężczyzn i kobiet. Czy to jest tak, że te kobiety częściej mają problem z syndromem oszusta? Z mojej praktyki wynika, że podobnie często odczuwają go kobiety, jak i mężczyźni. Natomiast według badań większą tendencję mają faktycznie kobiety. Ale też osoby, które szybko pięły się w szczeblach kariery, odnoszące sukces przedstawicieli jakichś mniejszości. Natomiast tak, kobiety mają trochę z tym trudniej. A mówiłaś, że panowie częściej są skłonni rywalizować. Czyli jak to się objawia? Jeżeli właśnie jest ta konferencja, wstaje widz i mówi, pan mówi głupoty, to ten konferencjer wtedy co? Mówi, no to chodź, pokaż. Trochę, może to trochę iść w tym kierunku, ale też może wywołać taką chęć udowadniania. Tak? Czyli on teraz powie wszystkie inne mądrości, nie wiem, konferencja dotyczy komunikacji, ale on teraz będzie mówił o PR-ze, o naliczaniu płac i o tworzeniu jakichś forecastów. Okej, okay, czyli będzie powiem wszystko, co wiem. Dokładnie tak, żeby udowodnić, że jednak on wie. A powiedz mi, do czego może prowadzić taki długotrwały ten stan, jeśli ja tak cały czas się w tej robocie swojej męczę i nie bardzo chcę na tę konferencję iść, nie chcę występować, nie chcę się pokazywać, nie chcę nagrywać filmików, bo generalnie uważam, że mało wiem, to co się może ze mną stać? No i osoby, które mają zniekształcony obraz siebie, czy które skupiają się na potencjalnych jakichś swoich porażkach, katastroficznych interpretacjach rzeczywistości, często zaczynają uogólniać to na różne obszary życia. Tak? Czyli jak początkowo dotyczyło to konferencji, później rozleje się to na pracę zawodową, na rodzinę, życie i tak to może w nieskończoność obejmować różne obszary życia. I w związku z tym imposter syndrom może wynikać, ale też powodować depresję, zaburzenia lękowe, tak, OCD i dalej w choroby jakieś bardzo, bardzo poważne, związane właśnie z samopoczuciem i z tymi ogromnymi emocjami odczuwanymi w różnych momentach życia. Czy ja jak zidentyfikuję, że mam taki problem, to mogę sobie sama jakoś poradzić, zanim przyjdę do ciebie? Jak we wszystkich tego typu problemach, kiedy mamy do czynienia z takimi bardzo silnymi, zakorzenionymi przekonaniami na swój temat, no ja rekomenduję jednak konsultację z psychoterapeutą, tak? No bo ona pozwala dojść do źródła problemu. Daje przestrzeń gdzieś na stworzenie tych alternatywnych, wspierających zasad, opinii na swój temat.
i znalezienie jakiejś równowagi tak, pomiędzy tym, co myślą o nas inni, a faktycznie, co świadczy o naszej wartości. Natomiast samodzielna praca zawsze jest ważna i ona zajmuje 80% gdzieś samej terapii, więc zachęcam do skupienia się na faktach, tak, zbieranie dowodów. Czyli na przykład dobrze nie wiem, stworzyć na kartce tabelkę i porównać na niej, co mówi o tym, że faktycznie brakuje nam danych kompetencji, że oszukujemy, tak? Że nie wiem, nie mamy wystarczającej wiedzy, że jesteśmy głupi, czy jak siebie określamy w tych sytuacjach. No i z drugiej strony, co jednak potwierdza nasze umiejętności? Czyli czy ktoś nas docenia? Czy dostaliśmy kiedykolwiek awans, podwyżkę? Czy dostaliśmy obecną pracę i czemu? Jakie projekty nam się udały? Kto ceni współpracę z nami? Jacy klienci, jacy współpracownicy? Czyli zobaczyć, jakie są fakty, zbierać dowody. Aha, czyli można sobie ułożyć taki dzienniczek i sobie tam to wszystko notować. Koniecznie, tak? W ogóle bardzo zachęcam do pisania. Na kartkach pisania, bo w głowie my mamy dużo bardziej czarne scenariusze, niż jak sobie je wypiszemy. Mhm. No i też nam to wszystko uleci pewnie szybko. Za dwa dni już nie będziemy pamiętać tego, co było i co czuliśmy w takiej sytuacji. Tak niestety tak. Niestety tak, więc to zapisywanie ma magiczną moc takiego dochodzenia na faktach do tego, co jest prawdziwe. Mhm. A powiedz mi jeszcze na koniec, czy są jakieś kultury organizacyjne w Polsce na przykład, albo za granicą, czy znasz? Takie, które sprzyjają temu, żeby ten syndrom nie występował u pracowników? Czy syndrom oszusta dotyczy pracowników wszystkich branż i wszystkich sektorów? I w kilku firmach działają gdzieś takie szkolenia, warsztaty, czy też bardzo fajny projekt Mental Health Ali, czyli wybrane osoby, które wspierają innych pracowników właśnie w takim dobrym samopoczuciu i przez to też właśnie zapobieganiu czy tego syndromu oszusta, czy wypalenia zawodowego. Czyli zdarzają się takie firmy, które chcą szczególnie o to zadbać. Ale niestety najczęściej pracownicy w ogóle się do tego nie przyznają, bo o to w tym chodzi, że oni się tak boją, że zostanie odkryte ich brak kompetencji, że pójście gdzieś do zespołu HR, pójście nawet do koleżanki, kolegi i powiedzenia, wiesz co, ja w ogóle nie wiem, co ja tu robię. Jest bardzo trudne. Więc niestety z tym najrzadziej gdzieś ci pracownicy się zgłoszą i przyznają. No bo w ich wyobraźni świadczyłoby to o tym, że no są do zwolnienia, skoro nie wiedzą, co robią. No tak, błędne koło wtedy się dokładnie takie uruchamia. Dokładnie tak. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Nie wiem, czy coś chciałabyś jeszcze dodać a propos syndromu oszusta? Ważna rzecz jest chyba taka, tak pomyślałam o moich pacjentach i moich klientach, że on nigdy się nie sprawdza. Jakby nie było sytuacji przy wielokrotnym omawianiu tego tematu w kontekście jakby całości, tak, trudności, czy że to jest jakiś element różnych trudności, nigdy nie było tak, że na podstawie, nie wiem, właśnie takiej tabelki bazującej na faktach, że się potwierdziło, no tak, jestem oszustem. Nigdy tego nie spotkałam, nigdy tak nie było. Czyli według przynajmniej moich malutkich bardzo badań wynika z tego, że no gdzieś to jest tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia. I przez to, że my się tak czujemy, no to dopiero może wpłynąć, nie wiem, na naszą pracę, na nasze życie, a na pewno na nasze samopoczucie. Więc warto się z tego małymi kroczkami wycofywać. I notować sobie wszystkie niepokojące syndromy. Myśli, niepokojące myśli. Zapisywać zdecydowanie. Super. I tym optymistycznym akcentem możemy skończyć. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Bardzo dziękuję też naszym słuchaczom i naszym słuchaczkom. Cieszę się, że słuchacie tego podcastu. Cieszę się, że oceniacie go na Spotify'u i na YouTubie. Fajnie, że wysyłacie do mnie wiadomości prywatne. Róbcie to śmiało.
może nie odpisuję od razu, ale na pewno nikogo z Was nie zostawię bez odpowiedzi. I oczywiście już tradycyjnie w opisie tego podcastu znajdziecie namiary na Kasię i inne notatki. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!